Śpiewajmy w Duchu Świętym. Kto jeszcze nie potrafi się w taki sposób modlić, to też naszym zwyczajem wspólnotowym możesz mówić nieustannie: Panie, przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi, przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi. Maria, 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 Maria.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że Andrzej i Jan idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Amen. Panie, szukamy Ciebie i chcemy pójść do Twojego domu. Chcemy zamieszkać w Twoim domu. Chcemy być tam, gdzie Ty. Chcemy zobaczyć, gdzie mieszkasz. Jak Andrzej i Jan, pierwsi Twoi apostołowie, uczniowie. Panie, daj nam łaskę zamieszkania w Twoim domu. Panie, pokaż nam, gdzie jesteś. Za chwilę rozpoczniemy oficjalnie nasze spotkanie od koronki do Bożego Miłosierdzia. Później będzie msza święta. Po mszy świętej będzie przerwa, a po przerwie będzie druga część spotkania. Będzie najpierw adoracja, w czasie której będzie medytacja nad życiem świętego Jana Apostoła, bo dzisiejsze spotkanie ma patrona i tym patronem właśnie jest święty Jan Apostoł, drugi z apostołów Baranka. Będziemy przez cały ten rok, jak Bóg pozwoli, co miesiąc rozważać życie jednego z apostołów Pana. I dzisiaj właśnie ten wielki święty, umiłowany przez Jezusa, apostoł Jan. Więc w tej drugiej części adoracja szczególnie będzie poświęcona osobie świętego Jana. Razem ze świętym Janem będziemy adorować Jezusa. Później będzie jeszcze uwielbienie, czas na składanie świadectw. Już teraz też przed rozpoczęciem naszego spotkania zachęcam i proszę, żeby ci, którzy na nasze spotkania jeżdżą, albo ci, którzy przez internet słuchają, a doświadczyli różnych łask od Boga o tym na tym czasie, w tym czasie świadectw powiedzieli, podzielili się. A później będzie jeszcze modlitwa o uwolnienie, o uzdrowienie duszy i ciała, o wylanie Ducha Świętego, błogosławieństwo. Tak mniej więcej gdzieś pół do ósmej, koło ósmej byśmy nasze spotkanie zakończyli błogosławieństwem. A na końcu jeszcze po błogosławieństwie będzie krótka modlitwa indywidualna. Kto będzie chciał podejść do kapłana i poprosić o modlitwę krótką, to będzie taka możliwość. I już teraz proszę też, żeby nie przychodzić od kapłana do kapłana, tylko idziemy prosić o modlitwę jednego z kapłanów. Więc tak będzie wyglądać to popołudnie i wieczór. Rozpocznijmy więc, bo widzę, że wiele osób doszło w czasie różańca i potem jeszcze modlitwy uwielbienia, więc teraz koronkę.